Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Magusiu na W50, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia, dlatego że dzisiaj omówimy sobie pewnego streama, który miał miejsce na oficjalnym kanale Shakes and Fidget. No i był tam Thorsten, czyli dyrektor generalny Playa Games, był tam Wave, czyli taki no międzynarodowy streamer, Mozone, Tuny, no i generalnie było dużo pytań odnośnie nowego interfejsu i oni to bardzo fajnie pocięli, bardzo fajnie zmontowali, no i takie najważniejsze kwestie wrzucili do filmu na YouTubie. Ten film miał miejsce co prawda już 5 dni temu, wtedy został dodany, natomiast widziałem, że w tym momencie ma zaledwie 800 wyświetleń, więc fajnie będzie go razem z wami obejrzeć i sobie pewne kwestie omówić. Oprócz tego rozstrzygnięcie giveawaya sierpniowego, które miało miejsce wczoraj na streamie, pewnie też zaraz tutaj wam wrzucę urywek, jak no wyłaniam zwycięzców po prostu, żeby to też było na YouTubie. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, co wy sądzicie o tym, oczywiście już pod koniec tego filmu, ale pamiętajcie, co sądzicie o tym, co dzisiaj tutaj zostanie powiedziane, bo takie najważniejsze kwestie zostały, myślę, poruszone. Stream był nie tak dawno, tak więc no jest to naprawdę ciekawe. No i oczywiście pamiętajcie, żeby kupować grzybki z kodem Neutral, tak jak wspomniałem, giveaway sierpniowy mamy zamknięty, zwycięzcy zostali wyłonieni wczoraj na streamku, czyli no w środę 21, tak jak zapowiadałem na odcinku właśnie na YouTubie. No i teraz już jak wysyłacie mi jakieś tam screeny z kupna grzybków z moim kodem, to wszystko już idzie na wrzesień, to wszystko już idzie na giveaway wrześniowy, więc no mówię, te giveaway się zazębiają, już można podsyłać, no i będziecie brać udział właśnie we wrześniowym, no on pewnie będzie standardowo jakoś tam w połowie września. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o to, teraz wam pewnie wleci tutaj urywek, jak wyłaniam tych zwycięzców. A, tak, dokładnie, to jest ta strona, dobra. Link już mam przygotowany. Było tam około 65 komentarzy. Pewnie niektóre były moje, więc te się oczywiście nie będą liczyć. Tak więc o tym pamiętajcie. I teraz tak, odpowiedzi na komentarze uwzględniamy. Jeżeli ktoś napisał więcej niż jeden komentarz, to będzie liczony jako jeden. Żeby tutaj nie miał większej szansy, to oczywiste. 2 plus 2 jest 4, get YouTube comments. No mamy 60, czyli tam chyba 4 albo 5 komentarzy nie policzyło. To były pewnie moje. No i co? Zaczynamy chyba, nie? Zaczynamy, nie ma co przedłużać. Startujemy. Let's go, let's go. Czarny Flash. Czarny Flash. Nie wiem, kim jesteś, wariacie, ale podałeś Discorda. Podałeś Discorda, więc jak najbardziej spoczko. Widziałem w ogóle, że co niektórzy nie podawali totalnie kontaktu do siebie, nie? Jeżeli taka osoba by się wylosowała, to ja tą osobę bym skipnął, po prostu bym losował dalej. Teraz pokazuję wam tutaj listę ludzi co do kodu twórcy. To wszystko mam nadzieję, że ładnie widać. No nie jest to może najczytelniejsze na świecie, dajcie znać, czy widać, ale to jest tak tylko poglądowo przelecimy, kto ma jaki numer, żeby nie było. Lecimy w dół od jedyneczki oczywiście, powolutku, powolutku. Cześć Fukuro, witam cię serdecznie. Powolutku, cześć Foduk, witam. Tutaj oczywiście, jeżeli ktoś by miał za mało numerków, jeżeli kogoś bym nie dopisał, też jestem tylko człowiekiem, to po to właśnie pokazuję całą tą listę i po prostu niech się do mnie odezwie, ja to zweryfikuję i jeżeli faktycznie tak będzie, no to dospiszę numerek na kolejny miesiąc, no bo no w tym to już będzie po ptakach, nie? Ale jeszcze mi się to nigdy nie zdarzyło, więc wiecie jak jest. Dobra, no mówię, no teraz giveaway był zrobiony jakoś przed moimi wakacjami chyba w lipcu, jakoś w połowie lipca, więc tych numerków jeszcze mamy tutaj z połowy lipca. No i w sierpniu też był start serwera amerykańskiego, były te pakiety letnie, więc troszkę się tych numerków uzbierało. Cześć Hela, witam cię serdecznie. I łącznie ich było, i mojej pracki oczywiście, łącznie ich było 539, dokładnie tak. I teraz sobie wchodzimy na random number generator, cyk. Random.org. Ile było tych komentarzy? 539, okej. Dobra. Cześć Pankian, cześć Ezykselek, witam was serdecznie. No i dajemy od 1 do 539, żebyśmy to mieli za sobą. Pam, para, pam, pam, pam. Generate numer. O, 497. Końcóweczka, końcóweczka. Kto to taki? 497. Kakir! Proszę bardzo. What the shit. Kakir praktycznie co miesiąc bierze udział w tych giveawayach od półtorej roku i w końcu mu się udało.
Kakir, znany widz, chyba najdłuższy subskrybent na tym kanale. Mówię, no on ma zawsze po kilka co najmniej numerków, bo często kupuje. Ojejku. Więc no, 497, jeszcze tutaj się upewnijmy. Dokładnie, 497. Mamy Kakira. I już do Kakira się odzywam. No i tyle. I giveawaya sierpniowego mamy zakończonego. Oczywiście, jeżeli chodzi o screeny z kodami twórcy, w dalszym ciągu je można podsyłać. W dalszym ciągu można na Instagramie, na mailu, na Discordzie, gdzie mam wygodniej, jak kupujecie jakieś grzybki z moim kodzikiem, w dalszym ciągu je można wysyłać. Z racji tego, że no, to się zazębia, tak? Giveawaye się zazębiają. Dzisiaj daję ogłoszenie o zwycięzcach. I już tak naprawdę będziemy zbierać numerki na wrzesień. No i we wrześniu, pewnie jakoś w połowie września, kolejny giveaway, tym razem wrześniowy. Także no, tyle, jeżeli chodzi o sierpień. Mamy to z głowy, mamy to zamknięte. No a my możemy powolutku zaczynać oglądać właśnie ten filmik. Generalnie tak, film jest bardzo fajnie przetłumaczony. Już wam tutaj pokazuję, bo to jest to dokładnie. Film jest bardzo fajnie przetłumaczony. Oni tam gadali chyba po niemiecku, jeżeli się nie mylę, nie oglądałem szczerze mówiąc tego streama. Natomiast no, mamy tutaj, zobaczcie, tytuł po polsku, mamy tutaj rozdziały po polsku, mamy tak naprawdę, jak zaraz się przekonacie dokładnie, mamy tutaj również tekst po polsku. Wy chyba nawet dźwięków z tego filmu nie słyszycie, co już wspomniałem, no ale mimo wszystko to raczej nie przeszkadza, żeby sobie to obejrzeć i żeby się czegoś fajnego dowiedzieć. Ja tutaj będę oglądał razem z wami, bo tylko tak przeleciałem na szybko ten film i ewentualnie coś tam od siebie dopowiadał. Pierwszym rozdziałem jest kolorowanie atrybutów, czyli po prostu kolory statystyk, bo jak pewnie wiecie, odkąd wszedł nowy interfejs, to te statystyki tutaj są niepokolorowane. Wcześniej mieliśmy, wiadomo, inteligencję na zielono, mieliśmy HP na fioletowo, no jak mieliśmy podki, to było fajnie pokolorowane i tak dalej, i tak dalej. O, jestem tutaj towarzyszem, ciekawe. Więc było to jako tako z głową zrobione. No a od nowego interfejsu, od czasu wejścia tego nowego interfejsu, no jest to, no główna cecha jest wyróżniona tą ramką, ale generalnie tych kolorów nie ma. No i to jest właśnie pierwszy temat, który został poruszony na tym streamie i już wam pokazuję, co Thorsten tutaj powiedział. Jak widzicie, po lewej mamy Tunego, tutaj drugi od lewej, powiedzmy, to jest Thorsten, czyli ten właśnie dyrektor generalny. Tutaj mamy Mozona. Wy nie widzicie myszki, ale teraz widzicie dokładnie. Tu mamy Mozona, no i tutaj mamy Wavesa. Taki był skład, jeżeli chodzi o ten streamek. No i dobrze, czytamy, oglądamy. Tutaj Tuny czyta czat, ja w sumie mogę mówić, bo wy nie musicie słuchać, wystarczy, że będziecie czytać. Tutaj Tuny czyta właśnie czat, te pytanka, no i Thorsten odpowiada. No i mamy, że jeżeli chodzi o kolorowanie statystyk, no to bardzo często otrzymywali feedback na ten temat, więc no na pewno się tym zajmą, nie? W skrócie na pewno się tym zajmą. Tutaj dokładnie, kolory zapewniają wyraźniejsze rozdzielenie, nie ma takiej, no nie jest to takie mylące, te kolory były takie intuicyjne. O, przyjęliśmy to jako zadanie do wykonania, czyli kolorowe statystyki, a jeszcze dokładnie nie wiedzą po prostu. Okej. No ja tutaj może będę... Ja będę może po prostu do końca rozdziału czekał i dopiero się wypowiadał. Czyli jak widzicie, na pewno nie będzie to niebawem, bardzo szybko, ale pracują nad tym i kolorowe statystyki powrócą. To w dużym skrócie. Okej, okay, tutaj chyba chodzi o złoto z łupów, taki mamy rozdział, no to jest tak nie do końca dobrze przetłumaczone, bo to automatycznie YouTube tłumaczy, ale chyba chodzi o golda z wypraw, jeżeli dobrze rozumiem, czyli tutaj no ten gold z wypraw był jakoś tam zmieniany, teraz tak naprawdę event golda na takim poziomie 560 u mnie na magu nic nie zmienia, bo golda w event golda dostaje tyle samo, co poza eventem golda w zwykły dzień, więc może to zostanie jako tako zbalansowane. Tu no mówię, to jest po niemiecku, nie po angielsku, więc
No raczej tak na dobrą sprawę nie za dużo osób zna właśnie ten język, nie oszukujmy się. Tak więc nie będę wam tu puszczał oczywiście z dźwiękiem, no ale było napisane, że za jakieś 2-3 miesiące być może właśnie to złoto z tych wypraw zostanie naprawione, a do końca roku na pewno będzie jeszcze bardziej dostosowane. No do końca roku w sumie zostały 4 miesiące tak naprawdę, niecałe, więc niebawem, niebawem. Kolejny rozdział to są skróty klawiszowe, zobaczmy. Okej. Okay. No mi akurat skróty klawiszowe, szczerze mówiąc, nie są za bardzo potrzebne, więc no ja ich nie używam praktycznie w ogóle, ale może napiszcie w komentarzu, jeżeli wy używacie. Tak czy inaczej, no skrótami klawiszowymi też się zajmą. Tak jak tutaj Thorsten powiedział, może zrobię jakąś ankietę. No i będziemy mogli my jako gracze, a w zasadzie wy, te osoby, które używają skrótów klawiszowych, wyrazić opinię, co jest tak naprawdę potrzebne, jaki skrót klawiszowy, co powinien robić i tak dalej, i tak dalej. Lecimy dalej. Teraz mamy przyszłe fuzje. To jest dość ciekawe akurat, szczerze mówiąc. Okej, okay. W tym roku będzie jeszcze jedna fuzja i prawdopodobnie będziemy łączyć serwery co rok, tak że będzie to przewidywalne i nieco przewidywalne, że po pewnym czasie serwery zostaną połączone. Okej. Okay. To akurat na plus. Czas jest najważniejszym czynnikiem. Spoko. Okej, okay, no cóż, czyli mamy oficjalnie zapowiedziane, że jeszcze jedna fuzja w tym roku będzie serwerów, no i docelowo wszystkie serwery prędzej czy później zostaną połączone. Planują robić te fuzje co roku, jak tutaj Thorsten powiedział, jeżeli dobrze zrozumiałem, zostało to dobrze przetłumaczone. No kurczę, no ja fanem fuzji nie jestem, ja też wiecie, no teraz sobie staramy się grać na tylko i wyłącznie okrągłych serwerach, te serwery zostaną prędzej czy później połączone, będzie jakiś losowy numerek. Niektórzy na to nie patrzą, niektórzy na to patrzą, ja na przykład na to patrzę, no ale z tego co widzimy, prędzej czy później każdy serwer czeka fuzja. No jest jak jest, zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj też dużo graczy widziałem, że narzekało, że na przykład było top 10 przed fuzją, a po fuzji jest top 50. Wiadomo, że no dla niektórych lepiej być top 50 na aktywnym serwerze niż top 10 na wymarłym, ale no są bardzo różne powiedzmy opinie, ile ludzi tyle opinii można by powiedzieć, więc no ja osobiście fanem fuzji szczerze mówiąc nie jestem. No ale cóż, no chyba żeby gierka jako tako funkcjonowała, no to te fuzje muszą być, są nieuniknione. Fakt faktem, okrągłe serwery są raczej bardziej aktywne niż te nieokrągłe, ale wydaje mi się, że nie zrobią tak, że połączą serwer powiedzmy, nie wiem, EU4, EU6, EU7, a EU5 zostanie niepołączony, bo jest aktywniejszy, nie? Rozumiecie o co chodzi? Tak więc raczej prędzej czy później jakieś tam fuzje będą. No i jeżeli któraś z moich postaci, na których obecnie gram, zostanie dotknięta fuzją, to na pewno jakieś filmy na ten temat nagram, jakieś porównania zrobimy, zobaczymy jak to wyjdzie, więc no
No tyle, no tak naprawdę tyle, ja fanem fuzji nie jestem. Dobrze, staż w Playa, to może mniej ciekawe dla was, ale zobaczymy, co tutaj powiedzą ciekawego. Okej, okay. Playa zaczęła oferować wiele praktyk studenckich. To ciekawe, w ogóle taka ciekawostka, często o tym mówię na streamach. Playa ma bardzo ładne biuro w Hamburgu, nie? Ich biuro się znajduje w Hamburgu. Jak ja tam widziałem sobie zdjęcia na jakimś Google Grafice czy coś takiego, no to biuro jest naprawdę, naprawdę śliczne. Bardzo... Zrobiliśmy również dzień, w którym mieliśmy tutaj ponad 10 osób i wprowadziliśmy je trochę do branży gier. Okej, okay, też fajna inicjatywa. Bardzo ładne mają to swoje biuro, nie? Ślicznie wygląda ten ich budynek. Widziałem na Google Grafice. Fajnie by było kiedyś odwiedzić, fajnie by było kiedyś odwiedzić, ale no. Dobrze, kolejny temat to jest czat światowy, czyli po prostu taki czat dla całego serwera. Mamy teraz tylko czat gildyjny, tak na dobrą sprawę, a teraz właśnie czat światowy tak zwany. Okej, okay, kiedyś nie brali tego pod uwagę. Okej. Okay. Wezmą to pod uwagę, ale jeszcze tego nie planowali. Spoko. Abonament Shakes and Fidget. To też jest bardzo ciekawe. To też jest bardzo... ciekawy wątek. Czyli po prostu jest to coś w stylu, że płacimy, nie wiem, 50 zł miesięcznie, strzelam, no i mamy tam jakąś ilość grzybków czy coś takiego. Nie trzeba dokupywać tych grzybków na bieżąco, tylko po prostu tak jak za WoWa, nie wiem czy kojarzycie World of Warcraft, tam chyba tak to działa, że po prostu musimy zapłacić miesięcznie ileś tam pieniążków i możemy grać w WoWa, nie? Jak nie zapłacimy za kolejny miesiąc, to grać nie możemy. Chyba o to chodzi. No, dokładnie tutaj Tuny wyjaśnił. No to jest fakt akurat. Czekajcie, bo tutaj ja się... Okej, okay. Czyli no pomyślą o tym, w sumie taki abonament w Shakesie na takie najpotrzebniejsze czynności, jak właśnie trzy paski, wierzchowiec i tak dalej. Myślę, że nie głupi pomysł, myślę, że nie głupi pomysł, zobaczymy jak to się tutaj rozwinie. O, rozszerzenie idolów, karuzeli z idolami, czyli tego lożku. No, bez kitu. Jak my pokonujemy sobie na streamkach jakieś tam lożki z idolami, to też. Dużo osób nie zna w ogóle tych twórców i się pytają, kto to. Bez kitu.
Okej. Driving Dungeon będzie nieregularny, na pewno będzie się pojawiał w gierce. No i następna edycja, z tego co tutaj rozumiemy, będzie poprawiona w oparciu o feedback graczy. Spoko. No, dokładnie. To jest raczej taki loszek zwyczajny. Nie ma tutaj nie wiadomo czego, powiedzmy. Czy Shakes and Fidget jest grany wewnętrznie w Playa, czyli tam w firmie? Dobra, tutaj mamy odpowiedź, że no nie każdy gra, ale oczywiście ci, co są odpowiedzialni za projektowanie gry, to grają. To tak w ramach powiedzmy ciekawostki. No i teraz mamy serwer AM1. Informacje odnośnie serwera AM1. Szczerze mówiąc, myślałem, jak zobaczyłem ten rozdział, że to będzie o jego niskiej aktywności. Natomiast tutaj chodziło o coś innego. Zobaczymy. Okej, no i tutaj jest gadane o tym, że po prostu serwer amerykański jest lepszy dla Amerykanów, bo gracze europejscy mają o wiele większe doświadczenie w Shakesie, więc lepiej, żeby grali na europejskich, no a tutaj gracze amerykańscy lepiej, żeby grali właśnie na serwerach amerykańskich, dlatego są te różne kontynenty, no ale no z moich obserwacji, no to raczej po prostu serwer amerykański nie został praktycznie w żaden sposób rozpromowany w Ameryce, dlatego też Amerykanów tam jest naprawdę znikoma ilość. Jeżeli to by był serwer, który byłby zamknięty dla graczy z Europy, no to naprawdę byłby pusty, więc no to takie, ja bym tutaj zadał na przykład inne pytanie. No, ale tutaj akurat zbudowaliśmy klaster serwerów, które działają w USA. I tam właśnie serwer amerykański jest postawiony, dlatego gracze z Ameryki mają, powiedzmy, no lepszy feeling z gry, mniejsze lagi i tak dalej. Chociaż ja jako Europejczyk i gracze z Europy nie doświadczają praktycznie żadnych lagów na serwerze amerykańskim, więc to spoko. No ale tutaj głównie się skupili na tym doświadczeniu, że Europejczycy mają większe niż Amerykanie. No i też Thorsten mówi, że no lepiej, żeby gracze europejscy grali na serwerach europejskich, nie? Co mamy dalej? Mapa drogowa. Dokładnie. To jest ta mapka, którą dostałem wczoraj. Wczoraj w ogóle nagrałem filmik z unboxingu tajemniczej paczki od Playa Games. No i tutaj mamy tą mapkę, którą już pokazywali dawno temu na streamie. Ja już nagrywałem o niej odcinek. Rozgryzaliśmy sobie, co tam, do czego ona prowadzi, jakie jeszcze funkcje zostaną wprowadzone. Ale właśnie, to co trzyma w tym momencie mozą tutaj w rękach, no to jest... No właśnie taka mapka, która troszeczkę ujawnia, co w gierce będzie zmienione, co w gierce będzie dodane, jakieś tam leaky ewentualnych update'ów. Bardzo fajna sprawa. To samo, co ja właśnie dostałem. O, tutaj mamy. O, teraz możecie tą mapkę zobaczyć lepiej. U nich się tam fajnie fokus pewnie ustawi. Dokładnie. No i to jest to samo, co otrzymałem również ja. No i to, co już widzieliśmy na grafice jakiś czas temu, nie? Są niektóre rzeczy właśnie z kudeczkami, czyli jeszcze rzeczy, które nie zostały dodane, nie zostały odblokowane i tak dalej. No a niektóre już są rzeczy, które już po prostu weszły do gierki, nie? No, tu jest wyjaśnione, co i jak działam. Ta mapa sama w sobie nie będzie częścią gry, no ale to jest akurat
logiczne, może to być jakaś oś czasu. Spoko. Dobra, i już chyba ostatni rozdział, dokładnie potem już mamy zakończenie. Nowe rasy i personalizacja, to też bardzo ciekawy temat. Też dużo osób pyta, czy będzie można konfigurować bardziej. No i też jakiś tam, no zbiorą opinie. No i tyle. I tak naprawdę tyle. Tutaj Tuny zrobił zakończenie. Jest to filmik z oficjalnego kanału Shakes and Fidget na YouTubie. No i myślę, że co niektóre tematy, takie jak właśnie kolorowe statystyki, powiedzmy te przyszłe fuzje, ten czat światowy, właśnie abonament Shakes and Fidget, no to są naprawdę ciekawe rzeczy, które fajnie, że tutaj zostały omówione. Ja się za dużo nie odzywałem, co prawda, ale wszystko mogliście sobie sami razem ze mną czytać. Ja też tego dokładnie nie oglądałem, więc oglądałem razem z wami. No ale mam nadzieję, że czegoś się ciekawego dowiedzieliście. Fajny taki zbiór informacji zebrany w całość, zebrany w jedność, no i po prostu puszczony. Fajnie, że główny, jakby główna głowa Playa Games, czyli Thorsten, się wypowiadał na ten temat. No dużo było takich odpowiedzi wymijających, że zanotujemy to, może to będzie. Fajny pomysł, no ale nie wiadomo kiedy, wiecie, no ale tak to działa, on też pewnie za dużo nie może, a w zasadzie nie chce mówić, żeby nie spoilerować, no ale jakieś tam smaczki były puszczone, jakiś tam feedback od graczy do niego został przedstawiony, więc spoko, generalnie spoko. Tyle, wpadłem na pomysł takiego filmu, bo mówię, film na kanale na YouTubie Shakesa nie dotarł do dużej ilości osób, więc może teraz więcej osób go zobaczy. No i chciałem również wam opowiedzieć, w zasadzie pokazać, kto wygrał giveaway'a sierpniowego, żeby to też było na YouTubie i przypomnieć, że ten temat mamy zamknięty i po prostu teraz numerki już lecą do giveaway'a wrześniowego, więc jak będziecie kupować grzyby z kodem Neutral, to wysyłajcie mi screeny na Instagramie, na mailu, na Discordzie. Tyle ode mnie, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, kciuka w górę zostawcie, suba z dzwonem zostawcie, wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i chyba wszystko, i piszcie w komentarzu oczywiście opinię, co wy na temat tego skrótu, tych informacji, tej bomby informacyjnej, można by powiedzieć, sądzicie. Chętnie poczytam wasze opinie w komentarzu. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!